Przyleciał Rudolf. Jest Rudolfek. Przyleciał. Podszedł do jedzonka, ale nie za bardzo może jeść i podejść też się nie za bardzo daje. Tylko mam wrażenie, że mu się ta gula troszeczkę zmniejszyła. O, jest, je. Jest Rudolfek. Wcina. Pogoni konkurencję. O, i teraz odleciał, bo tam właśnie ktoś rzucił jakieś pieczywko. Dobrze, że się interesuje tym jedzonkiem, no ale tutaj miałby lepsze. Bezpieczniejsze. No ale dobrze, że jakieś takie oznaki życia daje. Oj, Rudolfek, może ty się jakoś wygrzebiesz z tego, no, bo tutaj... Dobrze, ludzie się o ciebie martwią. Nawet z innych krajów. Już jesteś sławny. O, widzę go tam, kręci się. Chyba po prawej jest koło lampki, ale już bardziej nie mogę zbliżyć. Nic, słuchajcie, dam wam znać. Mam wrażenie, że dzisiaj troszeczkę żwawiej się poruszał. Wczoraj jak chodził, to taki był zabiedzony. Już nawet pudełeczko mam przyszykowane, gdyby trzeba go było ewakuować. I skorzystać z fachowej pomocy, chociaż też nie jest o nią tak łatwo. Bo ośrodki dla dzikich ptaków są przepełnione, a to komercyjne. To tak bardziej się nastawia albo na ptaki egzotyczne, albo w ogóle na ssaki, czy jakieś tam inne zwierzątka. To gołąbki to tak niezbyt są chętnie widziane. Dobra, Rudolf, działaj tam, działaj. Może jakoś odzyskasz formę.